Hej Arni, twoje sztuczki są do niczego. Jeśli chcesz być popularny, musisz się wyróżniać. Co powiesz na prawdziwą magię? Na przykład magik Harry Houdini, pochowany żywcem, wydostał się z grobu ze związanymi rękami. Myślę, że wiesz, do czego zmierzam, Arni. Dziś pogrzebiemy cię żywcem po raz trzeci. A ponieważ ludzie już kilka razy widzieli, jak wykonujesz tę sztuczkę, tym razem zrobisz to w specjalny sposób. Zakujemy cię w kajdanki, a trumna będzie z metalu. Dobra, Arni, kolego, gotowe? Wchodź! Podczas poprzednich pochówków nauczyłeś się już najważniejszej zasady. Musisz oddychać spokojnie i głęboko, aby oszczędzać tlen. Dobra, teraz przestań być spokojny. Musimy zdjąć kajdanki. To proste. Wystarczy złamać po jednym palcu każdej dłoni, aby móc je zsunąć. Oj, no przestań jęczeć, Arni. Zostały ci jeszcze dwa palce. Użyj paska lub zegarka, aby spróbować otworzyć pokrywę. Metalowa trumna ma słabe punkty wzdłuż krawędzi. Daj spokój, Arni, żartowałem. Nie możesz przebić metalu, durniu. Nad tobą są 2 metry ziemi, która naciska z masą prawie 2,5 tony. Więc ten trzeci pochówek będzie prawdopodobnie twoim ostatnim. Arni! Arni! Arni, gdzie jesteś? O, ty mały draniu! Tak, naprawdę jesteś Arni Houdini. W ten sam sposób Harry Houdini przedostał się przez tajną komorę w bocznej ścianie trumny do tunelu. A potem przeszedł do góry, nad trumnę, pozostając przykryty półmetrową warstwą ziemi. Ale gdzie jest właz, Arni? Niespodzianka! Chyba nie myślałeś, że tak łatwo cię wypuszczę, prawda? Płyń do góry, Arnold, zanim beton zastygnie! O tak! Zapomniałem ci powiedzieć. Roztwór betonu w kontakcie z wodą tworzy cząsteczki zasadowe. A ponieważ twoja skóra jest wilgotna... No to cóż... Będzie bolało. Gratulacje, Arnold! Zrobiłeś to! Udało ci się zwrócić na siebie uwagę! Rozkoszuj się chwałą! O, uczysz spota komend? Tak, najlepiej uczyć, pokazując to na własnym przykładzie. Hej, Arnold! Arnold! O nie! Ups, mamy problem. Arnold, nie wystrasz się! Ale jesteś pogrzebany żywcem! Jak Rodrigo Cortez. Przestań krzyczeć! Tylko zwiększa to panikę, szybkość bicia serca i przez to ilość zużywanego tlenu. A w tej trumnie starczy go na maksymalnie 2 godziny. Arnold! Telefon! Jesteś tylko 2 metry pod ziemią. Hurra! Masz 1 kreskę zasięgu, dzwoń do bliskich, ocalą cię! Choć może się to nie udać, bo dla nich nie żyjesz. Pomyślą, że to czyjś głupi żart. Połącz się z internetem! Ktoś na bank zobaczy twój post. Ale dopiero jak polubią kota w śmiesznym stroju, nowy post Ariany Grande i ziemniaka o śmiesznym kształcie. Wiem, posty oznaczone lokalizacją mają 79% więcej aktywności. A post o znalezisku ropy naftowej na bank zwróci uwagę Donalda Trumpa. W krytycznych sytuacjach budzi się w nas zwierzęcy instynkt. Myślałem, że w tobie też się obudzi. Arnold, przy braku tlenu pojawiają się halucynacje. Może wygooglujemy, co zrobić? Nie wbijaj gwoździa w swoje życie, jak w wieko trumny. Wyjdź ze strefy komfortu. Nie gadaj. O, Kill Bill 2! Zrób to jak Uma Thurman. Musisz przebić dziurę w wieku. Bądź silny duchem, skumuluj gniew jak Naruto. Bolało. Musisz przebić to wieko. Przeszukaj kieszenie. Le, Arnold, co to? A, spadaj, nie użyjesz go i poza trumną. O, to jest dobre. Przebij się, wal! Jakbyś uciekał przed faszystami albo muzycznym biadoleniem Billie Eilish. Mamy to! Teraz ubij ziemię w środek trumny, aby oczyścić wyjście. Podnieś koszulkę tak, żeby była związana wokół głowy. Zrób to, a nie udusisz się ziemią spadającą ci na głowę. Arnold! 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 Wstawaj! Znowu halucynacje. Łatwiej wydostać się z głębokości, gdy jest równa lub mniejsza od wzrostu osoby. Ale że to tylko 2 metry? Wyczołgaj się jak dżdżownica. Arnold, już prawie! Brawo! Żyjesz!
Żyje, pomimo wszystkich nieszczęść. Zła wiadomość jest taka, że reszta ludzi o tym nie wie. A teraz znajduje się w trumnie. Ej, biedaku, potrzebujesz porady? Zachowaj spokój. Im głębiej oddychasz, tym więcej tracisz tlenu, którego wystarczy ci na 1-2 godziny. Spróbuj oddychać głęboko i wydychaj powoli. Pomoże to przedłużyć życie, którego i tak nikt nie potrzebuje. W tanich trumnach łatwo jest przebić wieko. Zwykle są w nich chowani tacy źli kolesie jak ty. Pamiętaj, czego nauczył cię Pejmej. Cóż, albo weź kastet, który twoi przyjaciele włożyli do trumny i uderzaj w środek. Zakryj twarz ubraniem, aby ziemia nie blokowała dróg oddechowych i zacznij przesuwać ziemię wokół siebie. Kiedy miejsce wewnątrz trumny jest gotowe, spróbuj usiąść. Zrobiłeś to? Wow, nie wierzyliśmy w ciebie tak bardzo jak twoi rodzice. Teraz spróbuj ciągać się w górę, wijąc się jak robak. Arnold, wyszedłeś? To niesamowite. Mam nadzieję, że nikt nie pomyśli, że jesteś zombie. Boże, Arnold, jesteś takim przegrywem, że za twój pogrzeb będziemy musieli zapłacić 2 razy. O Boże! Czy ten lew właśnie połknął 2-głowego kolesia w całości? Nie, głowy wyglądają na nietknięte. Ale co teraz? Odwołujemy wielki spektakl? Ej, kierownik cię zauważył i chce cię w swojej obsadzie. Ale tylko jeśli zgodzisz się przyszyć do swego ciała te 2 całe i zdrowe głowy. Wiem, że o tym marzyłeś. Skoro się zgadzasz, to musisz dowiedzieć się więcej o operacji. Pierwszego udanego przeszczepu głowy dokonał Charles Guthrie w 1908 roku. Ale zrobił to na psach. Jedną z głów przyszył do góry nogami do szyi innego psa. W latach 50. Demikhoff uzyskał pełną funkcjonalność drugiej głowy. Przeszczepił 20 głów wraz z przednią połową ciała psów. Następnie głowę jednego psa przeszczepił na ciało innego. Była też małpa, która po transplantacji próbowała nawet ugryźć jednego z lekarzy. W 2013 Sergio Canavero ogłosił plan przeszczepu ludzkiej głowy. Szacowany koszt wynosił prawie 13 milionów dolarów. W 2017 pod jego kierownictwem przeszczepiono martwą ludzką głowę na zwłoki. W sumie ci pasuje, Arnold. Teraz czas na próbę twojej roli. Mam nadzieję, że tego nie schrzanisz i nie zhańbisz tych pięknych głów. Będziesz żonglować, przejeżdżając monocyklem na trampolinie przez płonące obręcze. Jej! Nie podoba mi się twoja głupota, Arnie. Nie przeszkadzaj specjalistom zarządzającym twoim ciałem. Twoim jedynym zadaniem jest nie zepsuć przedstawienia. Wielka premiera! Wszystkie oczy zwrócone na ciebie, Arnold! Dziś to ty jesteś gwiazdą wieczoru! Trzymam kciuki, stary! Świetnie sobie radzisz! Jeszcze trochę i... Czy to ta Gaja? Przyszła cię oglądać? Nie, 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 nie rozpraszaj się! Nie teraz, Arnold! Co za głupek. Próbując być dżentelmenem, przyniosłeś hańbę sobie i braciom trule. To była największa porażka w historii tego cyrku. Widzę, że nieciekawie zacząłeś dzień. Nie sądziłem, że to powiem, ale... Żal mi cię, Arnold. I znam kogoś, kto pomoże. Doktor Joe ma sekretny przepis na złagodzenie bólu. Ale wy, rudzielcy, potrzebujecie więcej znieczulenia niż inni. A to przez gen, który barwi włosy na rudę. Nasze ciała składają się z bilionów komórek. Aby mogły one ze sobą współdziałać, w błonie komórkowej znajdują się specjalne białka, kanały jonowe. To takie bramki dla zmysłów. Dzięki nim czujemy ciepło i zimno, zapach, smak, a także odczuwamy ból. Możesz jeść dużo czekolady, Arnold. Według badań czekolada może powodować bóle głowy. Być może ta wada ci pasuje, bo nigdy nie odczuwasz bólu fizycznego, który muszę ci zadawać. Ale nie masz co świętować. Ból może też być emocjonalny. A więc uwaga. Na przykład nieodwzajemniona miłość. Tego typu bólu doświadczają ci, którzy sprzedali bitcoiny w 2015. Arnie, przyjacielu, rozchmurz się. Nie czujesz bólu, a to może podkreślić twoją indywidualność. Możesz choćby wsadzić sobie diament w czoło, tak jak słynny raper Lil Uzi Vert.
Na świecie są ludzie, którzy w ogóle nie odczuwają bólu. Jest to konsekwencja defektu w genie SCN9A. Takie osoby czują zimno i ciepło oraz dotyk, ale nie otrzymują sygnałów bólowych. Arnold, serio chcesz się bić z facetem Tagai za ten pocałunek? Pamiętaj, Arnie, że nieodczuwanie bólu nie daje ci nieśmiertelności. Jak najszybciej musisz iść do szpitala. Widzę, że wciąż jesteś tym samym leniem, więc skoro nie czujesz bólu, wystarczy zwykła taśma. Ups, działanie leku doktora Joe się skończyło. Witaj z powrotem w normalnym życiu, Arnold! Arnold, to było w twoim stylu. No, to na pewno nie twój szczęśliwy dzień. Wyglądasz okropnie. Ale było warto! Rozbawiłeś wielu ludzi! Chwila. Jesteś w śpiączce? Wyglądasz, jakbyś był martwy, ale w środku nadal żyjesz. W śpiączce nie jesteś w stanie reagować na bodźce zewnętrzne. Dlatego zostaniesz największym fanem K-popu i będziesz mógł słuchać ciągle tej samej piosenki przez lata. Śpiączka trwa od kilku dni do kilkunastu lat. Edward Obara zapadł w śpiączkę w wieku 16 lat i spędził tak 42 lata. Pacjenci mówią, że podczas śpiączki czuli się jak jakaś materia. Wędrowali długimi i wilgotnymi korytarzami, labiryntami, badali skomplikowane mechanizmy. Stopień śpiączki określa się w skali Glasgow, gdzie 15 punktów to jasna świadomość, a 3 punkty to śmierć mózgu. Arnold, zaraz wyłączą maszynę! Jak się obudzisz, to już nie wykonam na tobie eksperymentów. Obiecuję. Widzisz światło w tunelu. Dalej, Arnie, dasz radę! Nie sądziłem, że to powiem, ale serio się martwiłem. Jak się czujesz? Mówisz po klingońsku? Stałeś się jednym z tych, którzy po śpiączce zapomnieli ojczystego języka i zaczęli mówić w zupełnie obcym. Ale to, że zacząłeś jeść ziemię, to nowy fenomen. Jak na niezwykłego głupola przystało. Ale gratuluję. Masz 10 milionów wyświetleń. Robisz test IQ? Wyluzuj, bo zaraz przegrzejesz ostatni kawałek mózgu. O, uraziłem cię i teraz chcesz pokazać, że jesteś mądrzejszy. Robisz z siebie głupka. Chociaż mam pomysł. Po spożyciu wielu składników odżywczych mózg lepiej funkcjonuje. Dzieje się tak, bo krew krąży szybciej. Zastrzyk adrenaliny podniesie twoje tętno do 220 uderzeń na minutę, a 40 kubek kawy nawet do 350. Zobaczmy, czy odżywiliśmy ci umysł. Cóż... A co jeśli podniesiemy ci tętno do 300 tysięcy uderzeń na sekundę? Twoja krew zacznie krążyć 20 razy szybciej niż prędkość dźwięku. Oczywiście wszystkie żyły i naczynia krwionośne natychmiast ci pękną, a twoje serce nie zdąży uderzyć po raz drugi. Czas na upgrade! Zastąpimy twoje serce silnikiem i podniesiemy lepkość krwi. I to mi się podoba. Teraz jesteś jak Superman. Wszystkie funkcje w twoim ciele działają 1000 razy szybciej. Przeżyjesz najproduktywniejsze momenty w życiu. Z takim umysłem założyłbyś firmę większą niż Google lub udoskonalił teorię względności Einsteina, rozwijając ludzkość o 100 lat w przód. Ale przez swój przyspieszony metabolizm nie zszedłbyś na moment z toalety. Ale spoko, nie potrwa to długo. Pod takim napięciem twoje ciało nie wytrzyma więcej niż 2 godzin. I wtedy bam!
Hej, Arnold! Zapomniałeś o teście! Arnold! Arnold, gdzie ty teraz będziesz mieszkał? No, wygląda na to, że w lesie. Nawet się nie martwię. Na pewno wiesz, że musisz upchnąć liście pod koszulą, żeby się ogrzać, filtrować wodę do picia i... Nie, nie jedz tego, durniu! Póki nie zaszedłeś jeszcze daleko, posłuchaj otoczenia. Dźwięk traktora słychać z 3 do 4 kilometrów. Szczekanie psa od 2 do 3. Przejeżdżający pociąg z 10 kilometrów. A piosenki BTS... No, nie, to wszędzie ją słyszysz. Ale co to, Arnold? O, ale słodziak. Ten dzieciak się zgubił. Tak jak ty. W końcu kukangi żyją w lasach tropikalnych. Tylko go nie głasz, Arni. Kukangi liżą swoje stawy łokciowe, które wydzielają śmiertelny jad, więc ich ugryzienie może zabić. Podążaj za śladami zwierząt. Dobrze, gdybyś znalazł zbiornik wodny, strumień lub rzekę. Bo to tu możesz łowić ryby. A, Arnold? Z włócznią to spędzisz tu cały dzień. No widzisz, miałem rację. Noc to najbardziej niebezpieczna pora w lesie. Ej, stary. Lepiej jak spędzisz noc na tym drzewie. To nie luksusowy hotel, ale przynajmniej jesteś bezpieczny. Rano idź na polanę, żeby zobaczyli cię ratownicy. Szukanie osoby w lesie to specjalna operacja, w którą angażują się ratownicy, ochotnicy i wojsko. Teren dzieli się na kwadraty, a każdy z nich dokładnie się przeszukuje. Był taki przypadek, że ktoś, kto nieświadomie się zgubił, włączył się w poszukiwania samego siebie. Wydostał się z lasu, nikomu nie powiedział i dołączył do szukających. Jeśli rozpalisz ogień, będziesz widoczny z góry. Korzystaj ze świeżych liści, żeby dym był większy. Ups, to nie ratownicy cię znaleźli, a miejscowy myśliwy. Zobaczył twoje ognisko. Gratulacje, Arni. Wróciłeś do domu. Ale chwila. Wynająłeś go komuś. Ale to nic, bo umiesz już spać na drzewie. Chyba grasz już ciut za długo, Arni. Sensownym rozwiązaniem byłoby iść spać. Dobranoc, Arnold. Cały dzień grania w gry pociągnie za sobą konsekwencje. Po czymś takim spodziewaj się strasznych rzeczy, typu paraliż senny. Faza REM to stan, w którym ciało jest unieruchomione. Przy paraliżu sennym mózg się budzi, ale mięśnie pozostają zamrożone, więc widzisz i słyszysz, ale nie możesz się ruszyć. Zaczynają się wtedy halucynacje i masz wrażenie, że siedzi na tobie demon. Ale to nie trwa zbyt długo. Co się stało, Arni? Boisz się spać w ciemności? Około 10% ludzi na Ziemi cierpi na nyktofobię, strach przed ciemnością. Naukowcy uważają, że cecha ta jest dziedziczona genetycznie. Nasi przodkowie bali się, że zostaną zjedzeni przez nocne drapieżniki. Przez to nasza wyobraźnia maluje w ciemności najstraszniejsze obrazy. Ktoś się kryje za tym oknem. Ha, w światowym rankingu bojdutków ty, Arnold, zajmujesz pierwsze miejsce. Cały strach powstaje w ciele migdałowatym mózgu. Uczucie strachu powstaje w małym, 1,5-centymetrowym woreczku. Historia zna ludzi, których ciała migdałowate zostały zniszczone z powodu choroby Urbacha Wietego. Trwale wyłącza ona reakcję na strach. Ale ty nie musisz się tym martwić, Arnold. Bo ty boisz się nawet własnego cienia. Dobra, dobra, zapalę światło. Tylko po to, żebyś wiedział, że nikogo tu nie ma. Ale spanie przy zapalonym świetle to też zły pomysł. Tłumi ilości melatoniny wytwarzanej podczas snu, co może prowadzić do nadwagi. Dlatego wybór jest oczywisty. Aby nie stać się otyłym, żółtobrzuchym chojrakiem, musisz spać po ciemku. No tak, niełatwo jest usnąć, gdy ma się wrażenie, że w pokoju jest ktoś jeszcze. Może to tylko twoja wyobraźnia? A może nie? Kocham go budzić, gdy tak słodko śpi. Wstawaj, leniuchu! Niespodzianka, Arnold. Zostały ci 24 godziny życia.
wygoogluj, co robić w takim przypadku. Najpierw wyczyść historię przeglądania. Oto trzy pierwsze odpowiedzi na to palące pytanie. Jak spędziłbyś ostatni dzień życia? Z bliskimi? Ta odpowiedź raczej nie jest dla ciebie, Arnold. Druga opcja to objadanie się śmieciowym żarciem. I tak robisz to codziennie. I wreszcie numer 3. Dzień nad oceanem z ukochaną osobą. Robi się ciekawie. Arnold, serio zrobisz to, o czym marzyłeś całe życie? Upsik, komuś skończyło się paliwo. I kasa. Świetny pomysł! Możesz wziąć pożyczkę i pożyć trochę tego ostatniego dnia. Bierz ile możesz. Poczujesz się jak najbogatszy człowiek na świecie. Jeff Bezos, właściciel Amazona, zarabia tyle, że co 50 sekund może kupić nową Teslę Model S. Jesteś bogaty, Arnold! Wynajmij prywatny samolot i leć, gdzie tylko chcesz! Co tam knujesz? Wow! Chcesz skraść Tagaję od jej chłopaka i zabrać ją na wycieczkę? Arnold, rządzisz! Gdyby tak cofnąć czas i sprawić, by ta chwila trwała wiecznie. Co jeśli to możliwe? Aby dzień się nie skończył, musisz wyprzedzić słońce. Leć na zachód wzdłuż równika z prędkością 1667 km na godzinę. Jeśli uda ci się lecieć z taką prędkością, dzień nigdy się nie skończy. Niestety nie wydłuży to w żaden sposób twojego życia. To twoje ostatnie chwile, Arnold. Arnold, ty żyjesz? Rozumiem. Zgodnie z podpisaną umową nie masz prawa umrzeć, dopóki nie spłacisz pożyczki. Opa, Arnold. Arnold, ty się żenisz? Świat pochłonęła nowa epidemia. Zarażeni mają plamy na skórze, straszną wysypkę na całej twarzy. Ciągle kaszlą i wypadają im przednie zęby. Aby nie być odizolowanym, ludzie masowo się szczepią, kupując szczepionki na czarnym rynku. Celowo narażając się na ryzyko, bo szczepionka nie została jeszcze zatwierdzona. Ale robią to, aby jak najszybciej wrócić do normalnego życia. Arnold, a ty? Co ty tutaj robisz? O, jesteś na randce! No super! Ale na pewno istnieją bardziej romantyczne miejsca niż ta kawiarnia na obrzeżach miasta. Oto ona! Wow! Coś ty jej nagadał, że poszła na randkę akurat z tobą. O-o, skąd tu tyle zombie? Arnold, Susie jest w tarapatach. Przeciętny zombie ma zieloną skórę i pachnie jak nogi mojej babki. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zwykły gamer, który nie jadł od 3 dni. Ale nie! Zombie mają własną dietę. Zwykle te słodkie stworzonka jedzą ludzkie mózgi. Arnold, co teraz? Wow, to dopiero broń! Co to za koleś? Wow, nie wierzę! To cholerny Chuck Norris! Przyniósł ze sobą cały arsenał! Czas skopać komuś tyłek! Aj, to trochę brutalne nawet jak na moje niskie standardy. Ale sztos! Kurczę, ile tam jest tych zombie? Został chyba tylko ten gigant. To miał być cios? To jest cios! Twoja randka została chyba odwołana z powodu nieprzewidzianego ataku zombie. Arnold, nie zapomnij o Susie! Rany, one są jakieś nieśmiertelne! Chuck, uderz w gaz! Nie było tak źle. O nie! Patrz, Arnie! Ciebie i Susie coś łączy! Oboje gubicie palce! Jest coraz gorzej. Szybko! Zróbcie coś! Trzeba ją ratować! Ten facet ma nam pomóc? Kim on w ogóle jest? Grigori Rasputin. Najbardziej tajemnicza postać XX wieku. Przypisuje się mu zdolności hipnotyczne i niezwykły dar uzdrawiania.
Co za straszne miejsce. Jeszcze gorsze niż ta kawiarnia, do której zaprosiłeś Suzy. Co my tu robimy? Gdzie idziemy? Tak sobie wyobrażam gabinet dentystyczny. 100% strachu. Hej, możemy się cofnąć, zanim będzie za późno? Tutaj wszystko jest według tradycyjnych rosyjskich uroczystości. Wódka, bałałajka, niedźwiedzie i tańce do rana. A oto facet, którego potrzebujemy. Grigori Rasputin. To dopiero gość. Nasz uzdrowiciel wypił eliksir 80%. Sami musicie wszystko rozgryźć. Nie martwcie się o niego. Wszyscy mówią o nowej szczepionce. Wielu już próbowało ją na sobie. Ale ma ona efekt uboczny. Zamienia ludzi w zombie. Ten Rasputin okazał się prawdziwym nekromantą. Wykorzystał sytuację i wynalazł szczepionkę, która niszczy wirusa, ale zamienia żywych w zombie. Nawet Chuck jest w szoku. Chuck, teraz ty. Kurczę, jak on to robi? Jest jeszcze fajniejszy niż w Strażniku Teksasu. Już wiemy, u kogo uczył się Van Damme. Here comes Daddy. Tak wielkiego faceta nie da się łatwo pokonać. Arnie, zostałeś tylko ty. Arnie, jesteś wojownikiem. Pamiętaj o wszystkim, czego cię nauczyłem. A co najważniejsze, wroga masz tylko w sobie. Arnold, czy ty... Wiedziałem. Żegnaj, Arnold. Fajny byłeś. A, rozumiem, ale zwrot akcji. Arnold, no gratuluję. Teraz w końcu bierzesz ślub. Mimo, że zombie. Rusz tyłek i wybierz, co zjesz. Dawaj, Arnold. Ene, due, rike, fake. Jedno ukąszenie małej kobry zabiłoby słonia ważącego 3 tony. W ich żołądku niemal brak powietrza, ale nurkując, węże są w stanie wstrzymać oddech na 10 godzin. Kwas żołądkowy strawi go w mniej więcej 2 godziny, jak kurczaka. Jego pozostałości wyjdą przez odbyt. O, patrz! To jad! Jeśli nie tknie twojej krwi, nic ci nie grozi. Co jest? Lecz przy kontakcie ze wrzodem lub skaleczeniem jad działa od razu. Paraliż, drgawki i po 15 minutach już po tobie. Chyba, że wziąłeś odtrutkę. Dobra, kto tu wpuścił żabę? 1 gram jadu liściołaza żółtego starczy, by wybić całe miasto. Jeśli małe zwierzę wdepnie w jego ślady, trucizna od razu je zabije. Wystarczy 1 kropla jadu i bum, nie żyjesz. Żaba nie wytrzyma 30 sekund w żołądku, ale ciebie czeka 10 minut bolesnej śmierci. A na to nie ma odtrutki, więc sobie oszczędź. A jeśli do jadu żaby doda się jad skorpiona, jego siła wzrośnie 12-krotnie. Ostatnie życzenie? Chcesz, żeby widzowie dali suba i lajka?